W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czteroletnia Nella, Irlandka, którą podziwiał święty Pius X, umęczona przez próchnicę kości, która toczyła jej szczękę, by znosić bóle, przyciskała krucyfiks do serca. Łzy jej płynęły, ale ona przyjmowała wszystko, powtarzając nieustannie: spójrzcie, jak Bóg Święty cierpiał dla mnie. W roku 1909 umierała heroicznie we Włoszech mała Wilhelmina Tacchi Marconi, znana w Pizie z niezwykłej miłości do ubogich. Wypatrywała ich na ulicach, by przyjść im z pomocą. Przy stole nie mogła jeść, jeśli brakło czegoś dla innych. Umarła, mając lat 11, dręczona przez 7 miesięcy zapaleniem w sierdzia. Przez te 7 miesięcy żadnego skrzywienia, żadnych kaprysów. Od pierwszego dnia choroby, choć nie miała godziny spokojnego snu, powtarzała z ufnością: tutto per amore di Gesù. Wszystko z miłości do Jezusa. Po pierwszej komunii świętej, przyjętej przed śmiercią, pozostała przez długi czas jak w ekstazie i umarła, mówiąc: przyjdź, Jezu, przyjdź. Męczeństwo 3 chłopców japońskich, kanonizowanych przez Piusa IX w 1862 roku. Jeden z nich, 13-letni, zanim został umęczony, potrafił odpowiedzieć gubernatorowi, który go przymuszał do apostazji: byłbym szalony, porzucając dziś dobra pewne i wieczne dla dóbr niepewnych i przemijających. Inny, 12-letni Ludwik i Bragi, umierał śpiewając na krzyżu: Laudate pueri Dominum. Piotruś Schmidtlein, z niemieckiej rodziny żyjących w Karagandzie, wyróżniał się wielką miłością i czcią do Pana Jezusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie, którego często przyjmował. Chorował na nowotwór. Umarł w wieku niespełna 6 lat. Często, gdy zegar wybijał godzinę,
odmawiał krótką formułę komunii duchowej, mówiąc: Najukochańszy Jezu, zostań ze mną. 14-letni José Sánchez del Río, jeden z bohaterskich meksykańskich Cristeros, torturowany przed śmiercią, nie zatarł się Chrystusa, lecz wołał: E viva Cristo Re! Niech żyje Chrystus Król! Dzieci nas zawstydzają. Czy naśladując ich gorliwość wiary i miłości, będziemy bronić wiary naszych ojców w czasach, gdy katolicki depozyt wiary jest rozszarpywany przez drapieżne ptactwo, przez lisy rujnujące winnicę pańską i przez wilki w owczej skórze? Dzieci nas zawstydzają. Czy naśladując ich gorliwość wiary i miłości, będziemy bronić wiary naszych ojców w czasach, gdy jako wiarę katolicką podaje się to, co nią nie jest? Kiedy patrzymy na bohaterskie przykłady świętości dzieci, oby nie odnosiło się do nas słowo z Księgi Mądrości, a ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wzięli do serca. Drodzy wierni, przybywamy dzisiaj, 13 listopada roku pańskiego 2019, do sanktuarium świętego Stanisława Kostki w Rostkowie. Przybywamy dzisiaj na pielgrzymkę. Organizatorem dzisiejszej pielgrzymki jest prywatne katolickie stowarzyszenie wiernych tradycji łacińskiej imienia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Pielgrzymujemy, jak wyrażają to organizatorzy, w intencji ochrony młodego pokolenia przed deprawacją, edukacją seksualną, zboczeniami i akceptacją grzechu sodomskiego. W tej intencji odmawiamy dzisiaj różaniec i podejmujemy post ścisły. W 1926 roku sprowadzono do tutejszej parafii z Rzymu relikwie świętego Stanisława Kostki. To tutaj, w Rostkowie na Mazowszu, urodził się w końcu grudnia 1550 roku Stanisław Kostka. Rodzina Kostków była znana w całej XVI-wiecznej Polsce. Wiara katolicka przetrwała na Mazowszu napór reformacji nienaruszona. Rodzina Kostków odznaczyła się wówczas wiernością wobec katolicyzmu. Stanisław został uchrzczony w Przasnyszu. Zarówno on sam, jak i jego rodzeństwo byli wychowywani w karności, przechodząc edukację szkolną i religijną. Nauczycielem Stanisława był, co najmniej przez rok, Jan Biliński, jego późniejszy pedagog z Wiednia. Najstarszy brat świętego, Paweł, tak wspominał: Rodzice chcieli, abyśmy byli wychowywani w wierze katolickiej, zaznajomieni z katolickimi dogmatami, a nie oddawali się żadnym rozkoszom. Co więcej, postępowali z nami twardo i ostro, napędzali nas zawsze
i sami, i przez domowników, do wszelkiej pobożności, skromności i uczciwości, tak, żeby nikt z otoczenia, z licznej również służby, nie mógł się na nas skarżyć o rzecz najmniejszą. Wszystkim, tak jak rodzicom, wolno było nas napominać. Wszystkich, jak panów, czciliśmy. Rygor ten jednak był nacechowany, jak zaznacza Paweł, miłością. Ważny szczegół obrazujący poważne traktowanie wiary przez małego Stanisława. Zwierzył się on sam przyjacielowi, że w pierwszej zapamiętanej przez siebie modlitwie oddał się Bogu na służbę i ofiarę. W 1564 roku został wysłany przez ojca wraz z bratem Pawłem do cesarskiego gimnazjum jezuitów w Wiedniu. Tam gorliwie oddawał się nauce i praktykom religijnym. Tam dojrzewało jego pragnienie wstąpienia do jezuitów, umocniony uzdrowieniem z ciężkiej choroby i usłyszanym od Matki Bożej poleceniem: wstąp do Towarzystwa Jezusowego. Jego gorliwy styl życia, zbliżony do zakonnego, wywołał ostre sprzeciwy ze strony wychowawcy Bilińskiego, a jeszcze bardziej ze strony brata Pawła, od którego doznał wiele przykrości. Jego pragnienie wstąpienia do zakonu napotkało zdecydowany opór ze strony jego ojca, który planował dla swoich synów inną przyszłość. Jezuici w Wiedniu, wiedząc o nieprzychylności ojca, odradzali Stanisławowi obranie drogi życia zakonnego. Nie mogąc liczyć na ich zrozumienie, postanowił zatem gdzie indziej szukać możliwości zrealizowania swoich planów i złożonego Bogu ślubu wstąpienia do Towarzystwa Jezusowego. Po ukończeniu nauk gimnazjalnych 10 sierpnia 1567 roku w niedzielę opuścił potajemnie Wiedeń i udał się do Augsburga, by spotkać się ze świętym Piotrem Kanizjuszem. Wiedeńscy jezuici w liście sprawozdawczym z 1 września napisali do generała zakonu świętego Franciszka Borgiasza: pewien młody Polak szlachetnego rodu, lecz bardziej jeszcze szlachetny cnotą, przebywał u nas w Wiedniu przez 2 lata i nalegał o przyjęcie go do zakonu. Spotykał się jednak zawsze z odmową. Nie wypadało przyjmować go bez zgody rodziców, był bowiem naszym konwiktorem i uczniem naszego gimnazjum. Poza tym zaistniały jeszcze inne powody odmowy. Nie mając więc nadziei na urzeczywistnienie tutaj swoich zamiarów, wyruszył przed paroma dniami w niewiadomym kierunku, pragnąc zapewne uczynić to gdzie indziej. Zostawił on wielki przykład stałości i pobożności, wszystkim drogi, nikomu nie przykry, młody wiekiem, ale dojrzały roztropnością, niewielki wzrostem, lecz wielki duchem. Słuchał codziennie mszy świętej, częściej od innych się spowiadał i przyjmował komunię świętą i długo się modlił. Studiował retorykę i nie tylko dorównywał innym w nauce, ale i prześcigał tych, którzy do niedawna go przewyższali. Dzień i noc rozmyślał o Panu Jezusie
i o towarzystwie Jezusowym. Ze łzami prosił przełożonych o przyjęcie. Pisał też listy do legata papieskiego, by nakłonił naszych do tego. Lecz wszystko na próżno. Dlatego postanowił, wbrew woli rodziców, braci, znajomych i powinowatych, gdzie indziej i na innej drodze szukać dostępu do towarzystwa Jezusowego. A gdyby i to mu się nie powiodło, postanowił całe życie pielgrzymować, wzgardzony i ubogi dla miłości Chrystusa. Nasi zaś, skoro poznali jego myśli, zaczęli mu to odradzać i zachęcali, by wyruszył w drogę wraz ze swoim bratem, który wkrótce miał powracać do ojczyzny. Zapewniali go również, że rodzice przychylą się do jego zamiarów, gdy zobaczą jego stałość. On jednak twierdził przeciwnie, że lepiej od innych zna swoich rodziców i że daremnym byłoby wyczekiwać tego od nich, a uważa, że powinien spełnić to, co obiecał Chrystusowi. Tak więc, gdy ani wychowawca, ani spowiednicy nie mogli go odwieść od powziętego postanowienia, pewnego poranka po przyjęciu Komunii Świętej opuścił Wiedeń bez wiedzy swojego opiekuna i swojego brata. Wyrzekł się dość znacznej ojcowizny, pozostawił odzież, której używał w domu i w szkole, a przywdziawszy płócienne i pospolite odzienie, z kijem w ręku udał się w drogę jak zwyczajny, ubogi prostak. Tylko Bóg wie, co będzie z nim dalej. Ufamy jednakże, że to wszystko się stało nie bez natchnienia Bożego. Był zawsze taki stały w swoim postanowieniu, iż wydaje się nam, że w tym wypadku działał pod wpływem łaski, a nie z jakiegoś chłopięcego kaprysu. W Augsburgu poinformowano Stanisława, że święty Piotr Kanizjusz przebywał przejazdem w Dylindze. Poszedł więc w dalszą drogę, by udać się do tego miasta. Stanisław wywarł na świętym Piotrze Kanizjuszu głębokie wrażenie. Ten bał się jednak przyjąć go do zakonu z tych samych racji, jakie kierowały jezuitami w Wiedniu. Wysłał go do Rzymu w towarzystwie dwóch młodych jezuitów. W liście do świętego Franciszka Borgiasza napisał, że spodziewa się po świętym Stanisławie, młodzieńcu dobrym, stałym w powołaniu i sumiennym, rzeczy przesławnych. Jak pięknie pisze biograf, w Rzymie nie tylko wolno było żyć święcie, w nim świętych żądano. Papieżem był ówcześnie święty Pius V. Generałem jezuitów był święty Franciszek Borgiasz. Reforma katolicka była widoczna na każdym kroku. 17-letni Stanisław 28 października 1567 roku został przyjęty do Towarzystwa Jezusowego. Gorliwie przeżywał nowicjat, oddając się modlitwie i pracy. Jeden ze współnowicjuszy, Rudolf Acquaviva, przyszły misjonarz, pisał o świętym. Był przez wszystkich kochany i wszystkich darzył miłością.
pierwszych miesiącach 1568 roku złożył zakonne śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Przygotowany duchowo, umarł po zaledwie kilku dniach choroby w nocy z 14 na 15 sierpnia 1568 roku. Ojciec warszawicki określił życie świętego Stanisława insigne Dei opus, wybitnym dziełem Bożym. Kanonizowany został przez Benedykta XIII 31 grudnia 1726 roku. Kult świętego Stanisława szerzył się od XVI wieku przede wszystkim w Polsce, między innymi w Połtusku, Jarosławiu, Przasnyszu, Rostkowie, Drobinie, Kacicach, we Lwowie i w Lublinie. Jako patrona czczą świętego seminaria duchowne, nowicjaty, ministranci, dzieci i młodzież. Kult szerzył się także poza granicą, między innymi w Wiedniu, w Rzymie, w Hiszpanii, na Filipinach, w Ameryce Łacińskiej. Opisy łaski cudów poświadczają skuteczne wstawiennictwo świętego Stanisława. Święty Stanisław Kostka został ogłoszony patronem Polski. Kilka myśli spisanych przez świętego Stanisława Kostkę niech uświadomi nam wielkość jego ducha i niech nas mobilizuje do wierności. Pisał o Kościele katolickim: Kościołowi właściwe jest to, że zwycięża, gdy jest ranny. Wtedy się go rozumie, gdy się go poznaje. Wtedy wychodzi naprzeciw, gdy się go pragnie. W przeciwnym wypadku, gdyby prawdy nie było w Kościele, zostawałaby tylko ewentualność porzucić wszelką wiarę, oddać się rozpaczy i rozstać się z tym światem. O ulotności szczęścia doczesnego. Szczęście ludzi jest podobne do fal rzeźbionych przez przód okrętu, a które natychmiast po jego przejściu giną. Prześladowany w Wiedniu przez swego brata Pawła, uczynił sobie postanowienie, aby jak najwięcej podobać się Bogu i jak najmniej nie podobać się bratu. Świadomy Bożego powołania pisał: Tam idźmy, dokąd Bóg i twardy los zawiedzie. Wobec napotykanych przeciwności postanawia: chociażby los się chwiał, będę stał mocno. Zmierzając do Pana Boga pośród przemijalności rzeczy doczesnych pisał: Ad majora natus sum, do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich winienem żyć. I w końcu modlił się: początkiem, środkiem i końcem rządź łaskawie Chrystusie. Nasze odniesienie do świętych moglibyśmy zawrzeć w trzech słowach: poznawać świętych, naśladować świętych, modlić się do świętych.
Historia Sanctorum Magistra Vitae. Historia świętych nauczycielką życia. Czego zatem możemy się uczyć od świętego Stanisława Kostki? W czym możemy świętego Stanisława naśladować? Zaufania Panu Bogu, gdy przychodzą trudności po ludzku nie do pokonania. W Wiedniu przyrzekł Panu Bogu wstąpić do jezuitów, mimo że wiedział o radykalnym sprzeciwie ojca, o którym wiedzieli także jego przełożeni i w związku z tym nie chcieli go do zakonu przyjąć. Ufał Panu Bogu i kierowany łaską Bożą mógł swoje przyrzeczenie spełnić. Spełniło się w jego życiu Słowo Boże: którzy boicie się Pana, zawierzcie Mu, a nie przepadnie wasza zapłata. Kiedy w naszym życiu przychodzą trudności po ludzku nie do pokonania, nigdy nie traćmy ufności. Ufajmy Panu Bogu i z pomocą Bożej łaski czyńmy cierpliwie to, co będzie wypełnieniem woli Bożej. Pan Bóg widzi i wspomoże. Czym możemy świętego Stanisława naśladować? Czego możemy się uczyć od świętego Stanisława Kostki? Odrzucenia ducha świata. Mimo iż ojciec pragnął dla swoich synów innej drogi życia w świecie i w bogactwie, święty Stanisław wybrał wąską i stromą drogę wierności Panu Bogu, drogę umartwienia, drogę krzyża, drogę wierności Ewangelii. Potraktował poważnie słowo Pana Jezusa: kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Kiedy w naszym życiu przychodzą pokusy do życia łatwiejszego i wygodniejszego za cenę zdrady Chrystusa i krzyża i Ewangelii, postanówmy sobie mocno wytrwać na wąskiej drodze krzyża. W czym możemy świętego Stanisława naśladować? Czego możemy się uczyć od świętego Stanisława Kostki? Posłuszeństwa Panu Bogu. Święty Stanisław nie absolutyzował posłuszeństwa ludziom. Człowiek nie jest Bogiem. Pełne posłuszeństwo zawsze i wszędzie należne jest tylko Bogu. Był posłuszny działaniu łaski Bożej. Gdy łaska Boża nagliła, nie posłuchał ojca, nie posłuchał wychowawców, nie posłuchał spowiednika, posłuchał Boga. Udał się w drogę, aby wypełnić wolę Bożą i zrealizować powołanie, którym go Bóg obdarzył. Wypełnił to, o czym święty Piotr, pierwszy prawowity papież oraz apostołowie mówili do przesłuchującego ich żydowskiego Sanhedrynu:
Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Nauka dla nas z tego płynie mocna w czasach zamętu powszechnego, gdy pod egidą posłuszeństwa od kilkudziesięciu lat odkształca się katolicki depozyt wiary w aspekcie doktryny, kultu i moralności. Trzeba trzymać się wiernie, mężnie i dzielnie katolickiej zasady. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Katolickiego depozytu wiary nie zdradzę. Katolickiej odwiecznej doktryny nie zdradzę. Katolickiego odwiecznego kultu nie zdradzę. Katolickiej odwiecznej moralności nie zdradzę. Wierności wierze naszych ojców dochowam. Wiary Panu Bogu dochowam. Wtedy, gdy ojciec rodziny będzie codziennie klękał ze swoją rodziną do wieczornego pacierza, możemy być spokojni o los młodego pokolenia. Wtedy, gdy ojciec rodziny będzie w życiu rodzinnym i poza domem kierował się wymogami Ewangelii, możemy być spokojni o los młodego pokolenia. Verba docent, exempla trahunt. Słowa pouczają, przykłady pociągają. Świadomi zagrożeń, jakie dzisiaj dosięgają młode pokolenie, dzieci i młodzież, dołóżmy starań, abyśmy przez nasze słowo prawdy i przez nasz przykład wierności Chrystusowi pokazywali młodym drogę słuszną, drogę świętości, drogę zbawienia i pomagali im kroczyć nią wiernie aż po wieczność. Młody święty uczy dzisiaj dorosłych. Z czcią i ufnością prośmy dzisiaj świętego Stanisława Kostkę o pomoc w tej najważniejszej ze wszystkich najważniejszych spraw życia, abyśmy po doczesnej wędrówce doszli do nieba i abyśmy w osiągnięciu tego wiecznego celu innym, zwłaszcza młodym dzieciom i młodzieży, cierpliwie dopomagali słowem i przykładem. Aniele ziemski bez winy, ozdobo naszej krainy, wejrzyj z nieba dziś łaskawie na nas, święty Stanisławie. Przyjm nasze modły, ofiary, niebieskie zlej na nas dary. Wesprzyj w każdej nas potrzebie, gdy wzniesiemy głos do Ciebie. Gdy kornie przed Twe ołtarze, niewinni padniem na twarze, niech szatańskie strzały złości nam nie zranią niewinności. Gdy grzeszni Ciebie wzywamy, pomocy Twej niech doznamy. Uproś, jakich łask nam trzeba i zaprowadź nas
do nieba. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.